Dobra, nagrywa się. Jesteśmy live. Spoko. To tak, macie przygotowane te VM-ki? Macie przygotowane jakąś konsolę z Linuxem, ewentualnie jakiegokolwiek klienta Windowsowego do Vima? Z czego do klienta Windowsowego nie jestem w stanie pomóc za bardzo, bo nie korzystałem z niego nigdy. No, ja mam odpalone na Ubuntu. Dobra, ok. To tak. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Vim. Vim to edytor tekstu, który może się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo mocno morderczy i dużo osób nawet nie wie, jak z niego wyjść, kiedy po prostu trafi na jakiś plik, tak? Bo jak sobie wywieziemy na przykład Vim test, tak? To otwala nam się to i co teraz, bo pisać nie możemy, w sensie pisać, co sobie piszemy jakieś rzeczy, to może nie zaskoczyć. Zaraz dokładnie powiem, o co w tym wszystkim chodzi i jak to wszystko działa. Na początek upewnijcie się, że macie wersję Vima powyżej 7,5. To jest z prostego powodu. Dobra. To jest z prostego powodu, bo wersja 7,5 wspiera wszystkie dodatki, z których planuję skorzystać. A i przy okazji będzie fajnie pokazać wam, że z czym tak naprawdę Vim może być, bo Vim sam w sobie jest bardzo suchy i bardzo trudny w obsłudze, ale można go fajnie sobie zmodyfikować do tego stopnia, że można z niego korzystać jako z pełnoprawnego IDE do wielu różnych języków programowania, nie tylko do serwerów. Pierwszą zaletą Vima jest to, że on jest strasznie lekki. On nie zużywa prawie wcale zasobów i cała jego konfiguracja może się zamknąć w formie jednego pliku. Co wam potem pokażę. I fakt, że on jest wszędzie. O ile się nie mylę, to wersja podstawowa, w sensie Vim to jest skrót od VI Improved. VI, od czego skrótem nie mam zielonego pojęcia, prawdopodobnie od czegoś, ale nie wiem do czego. VI jest paczką, która jest wymagana przy sudo. Także na dobrą sprawę każdy Linux będzie miał VI-a. A jak znacie Vima, znacie VI-a na dobrą sprawę, tak. W wielkim skrócie, znacie Vima, znacie VI-a, jeżeli potraficie się potem poruszać i obsługiwać. I bardzo często są sytuacje, w których nie mamy dostępu do konsoli, nie możemy wrócić, nie mamy dostępu do GUI, nie możemy tam kopiować plików, nie możemy, wszystko musimy robić na przykład na serwerze. Poza tym, no, kopiowanie plików pomiędzy serwerem a komputerem też nie jest specjalnie wygodne. Także tutaj wkracza Vim. On jest zawsze zainstalowany i nie ma szansy, żeby go nie było. Nawet chyba Alpine ma VI-a. Także to będzie zawsze na każdym serwerze, na który wejdziecie, na każdym komputerze z Linuxem. Możecie po prostu odpalić sobie, pisać V albo Vim i odpali wam się to okienko. To teraz tak zaczynając lekko. Otworzymy sobie jakiś tam plik. I na dzień dobry można zobaczyć, że on jest po prostu, no, pusty. I widzimy jakieś tam linie. Te tutaj tyldy oznaczają, że tutaj nic nie ma napisane. To jest nasz znak zachęty, tak? Tylda znaczy, że tam nic nie ma. Żeby zacząć pisać w Vimie, bo domyślnie Vim jest w trybie comment. Co to znaczy, opowiem trochę później. Ale żeby zacząć w nim w ogóle pisać, trzeba odpalić komendę, czyli kliknąć i. Tutaj pokaże się nam bardzo ładnie na dole insert. Czyli teraz jesteśmy w trybie wpisywania i możemy coś tam sobie zacząć pisać. Coś tam sobie napiszemy. I powiedzmy, że już skończyliśmy pisać. Więc klikamy escape. I teraz po kodzie możemy się poruszać strzałkami. Strzałkami normalnie jak w tym. Jak w każdym innym edytorze tekstowym. Ale to jest nowa funkcja. To jest ta część, ten improved względem VI-a, bo domyślnie po Vimie poruszamy się klawiszami H, J, K, L. J i K odpowiadają za góra jako K i J jako dół. H, L to prawo, lewo. I może się to wydać trochę przytłaczające na początek, ale potem naprawdę bardzo mocno przyspiesza to pracę, ponieważ nie trzeba przenosić ręki nigdzie, tak? Nie musimy korzystać z myszki, nie musimy korzystać z
strzałek możemy wszystko robić z poziomu klawiatury. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy poza tym, poza naszym... jesteśmy w trybie nie edycji, tylko w trybie komend. Tutaj komendy HJKL pozwalają nam na korzystanie z poruszania się po Vimie. I co dalej w tym trybie komend? W trybie komend jest, możemy też kliknąć O i to znaczy insert znowu, tylko że możemy sobie po prostu pisać. Różnica pomiędzy O a I jest taka, że I zaczynamy pisać w tym miejscu, w którym jesteśmy, a jak klikniemy O, rozpoczynamy pisać z nowej linijki. Taki tam bajerek. I jak pewnie wiecie, w konsoli tak średnio się zaznacza myszką. Szczególnie w aplikacjach konsolowych, bo jak sobie zaznaczę tak, to potem jak to zacznę pisać, to nie zareaguje. Czyli jak z tym zawalczyć? Kolejny tryb, tryb visual. Klikamy Shift i V, albo po prostu V. V zacznie nam zaznaczać, a Shift i V zacznie nam zaznaczać całą linię. Co potem z tym możemy zrobić? No, możemy to wyciąć, możemy to wkleić, możemy tam zacząć pisać sobie co innego. Zaraz przejdziemy też do pozostałych rzeczy. Jak na razie jesteście w stanie mniej więcej ogarnąć? Tak, jest spoko. Dobra, to zaczynamy grubą jazdę. Konkretnie wyjście z Vima. Jest taki chodzący żart, że z Vima najlepiej wyjść wyciągając wtyczkę z komputera. No bo Ctrl-C go nie rusza, Ctrl-X też go nie rusza, standardowe i maxowe też nie działają. Czyli jak z tego wyjść? No już tutaj na dzień dobry nam Vim mówi, że żeby wyjść wpisamy QA. Ale to QA nie możemy wpisać też gdziekolwiek, bo jak będziemy w trybie edycji, to wpiszemy sobie QA i ciul. I nic. Nic nam z tego nie zrobi. Żeby to rozwiązać, no wchodzimy znowu do trybu comment, czyli klikamy sobie escape. Escape'em zawsze wracamy do trybu comment. I w tym trybie comment piszemy dwukropek. To oznacza początek komendy tekstowej. I widzimy tutaj, że jest znak zachęty się przeniósł na dół i tutaj mamy dwukropek. Teraz, żeby to zacząć pisać, sobie po prostu piszemy, tak? I jeżeli chcemy wyjść, to piszemy Q. No i mówi, że nie było zmian, nie chce wyjść bez zapisywania zmian. Tylko mówi, żeby Q wykrzyknikiem wyjść bez zapisywania zmian. No jeżeli zrobimy to Q wykrzyknik, to faktycznie wyjdziemy i nie zapiszemy zmian. Ale jeżeli chcemy zapisać zmiany, to sobie piszemy W. W oznacza zapisz. Write. I jeżeli chcemy wyjść i zapisać, no to write, quit. WQ. No i zapisaliśmy sobie nasz plik, tak. Widać go. Możemy sobie go wyprintować. Widzimy, że te zmiany, które sobie zrobiliśmy, są. I teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli tych komend Vima. To jest tak naprawdę to, co sprawia, że Vim jest naprawdę wielkim narzędziem i naprawdę dużo rzeczy pozwala. Na przykład, możemy sobie tutaj już usuwając to wszystko, możemy sobie wpisać tab, tak? Że tab nam coś tam robi. I tab to po prostu tab. Jeżeli wpiszemy taba, tak, tutaj jest nasz tab i możemy przeskakiwać pomiędzy nim. Ale na przykład w Pythonie nie chcemy używać taba jako taba, czyli jako znaku tabulacji, bo czasami po prostu, no tak się po prostu nie robi. Powinno się korzystać z czterech spacji. I teraz, jak to rozwiązać? Grzesiu, otworzysz? Dzięki. Jak to rozwiązać? No cóż, no wchodzimy znowu do komend, czyli escape, wchodzimy do trybu komend, wpisujemy dwukropek, zaczynamy pisać komendę. Teraz piszemy sobie set. No i możemy sobie napisać set expand tab, czyli zamiast tabów wpisać spację. Teraz jak sobie wejdziemy z powrotem do trybu insert, klikniemy tab, to widać, że pojawiły nam się spacje. Tylko tych spacji jest dosyć sporo. Żeby to obejść, no bo nie chcemy na przykład 10 spacji, chcemy 4 spacje. No wchodzimy do trybu command i piszemy set tab stop 4. No i teraz jak sobie wejdziemy tutaj, mamy nową linię, wchodzimy do trybu insert, 4 spacje, idealnie. Tylko że problem znowu z tym jest taki, że musielibyśmy to wtedy wpisywać za każdym razem, kiedy odpalamy Vima.
Znane są wam koncepty na pewno plików konfiguracyjnych i tam na przykład bashrc, tak? Pozwala nam wywoływać komendy przy starcie nowego okna basha. No, Vim, tak naprawdę Vim jest całkiem dobrym systemem operacyjnym, o czym też się zaraz przekonacie. Jak to każdy dobry system operacyjny, też może być konfigurowalny. Więc sobie tworzymy, jestem w katalogu Home i w katalogu Home stworzymy sobie plik vimrc. Oczywiście edytujemy go vimem, chyba że chcecie, chyba że na razie nie czujecie się na siłach. I w tym pliku możemy sobie pisać komendy, które będą wykonywane w trakcie tego, przed uruchomieniem naszego, przed uruchomieniem vima. Czyli co? Czyli napiszemy sobie znowu to samo: set, expand tab, set tab stop równa się 4. I zapisujemy. Teraz znowu wchodzimy w nasz vim test. No i teraz jak wpiszemy sobie taba, to można fajnie zobaczyć, że już są te 4 spacje. No i fajnie. Tylko co z tego? Skoro nawet nie wiemy, jak tam, co tam spacja nam dużo nie da. No, możemy sobie wklejać ile tam chcemy. Otóż teraz zaczynamy fajną zabawę i odkrywanie cudownego świata rozszerzeń Vima. Zaciągnijcie proszę paczkę. Zaraz na kanale Meetings wrzuciłem komendę, którą musicie wywołać. Ta komenda zaciągnie manager paczek dla Vima do folderu Vim, .vim. To jest ścieżka, w której będą znajdować się nasze paczki, a Vandal to jest taki instalator tych paczek do Vima. Dzięki niemu będziemy mogli instalować dużo nowych rozszerzeń, które znacząco ułatwią nam pracę z Vimem. Zaciągamy sobie go. I mamy znowu Vima. Co? A, do ciebie, okej. Dobra, no i mamy naszego Vima. I teraz z pozoru nic się nie zmieniło. W sumie to nic się nie powinno zmienić. Bo musimy jeszcze wyedytować plik i powiedzieć mu, że on tam ma to zainstalowane. Robimy to komendą setRTP. RTP to jest runtime plugins. Czyli wklejamy sobie tutaj set runtime plugins i w tym miejscu jest ten vim bundle bundle beam vim. I teraz to będzie nam odpowiadało za wszystkie możliwe rzeczy, które będziemy musieli wywoływać, instalować i konfigurować, jakieś paczki, jakieś tam pluginy i tak dalej, i tak dalej. Teraz musimy, to jest oczywiście ciekawe, bo no, musimy wiedzieć tutaj, że mamy z tego korzystać, więc musimy go wywołać. Czyli call vandal hash begin i call vandal hash sharp cokolwiek end. Pomiędzy tymi dwoma tagami będą znajdować się nasze pluginy i konfiguracje pluginów. Ile mamy? 7 osób, ok. To jeszcze mamy miejsce na 3 osoby. W tym miejscu będą znajdować się pliki konfiguracyjne naszych pluginów i jakieś tam rzeczy, które chcemy sobie ściągnąć. I musimy tutaj, będziemy pozwalać Vandalowi na obsługę tego. No i na dzień dobry na pewno trzeba będzie pozwolić Vandalowi na obsługę Vandala, bo inaczej będzie dosyć kiepsko. Robimy to tak. Prosta komenda. Plugin gmaric vandalvim. W tym. I już na dobrą sprawę teraz możemy skończyć naszą... jeszcze jedną rzecz. Co nie wiem co to robi dokładnie, ale wiem, że jest wymagane. Bo to jest z dokumentacji po prostu. Set new compatible i file type off. Ok. A jeszcze na koniec
file type plugin indent on. Jak się ten. Aha, to jest tilde slash kropka vimrc. Tutaj jest tilde slash kropka vim, to jest folder, a tilde slash kropka vimrc to jest nasza konfiguracja. Co prawda, jak zedytowaliśmy to sobie, to tego nie widać. No bo to jest plik ukryty, tak? Wszystkie pliki, które zaczynają się od kropki, są plikami ukrytymi, więc będą ukrywane od zwykłego LS-a. Widać, że to jest nasz vimrc, to jest jakiś nam, to już tutaj jest nasz folder vim. Tutaj są jakieś pliki bashrc, bash logout, ssh i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale wróćmy na razie do tego vimrc. No i teraz, jak już mamy odpalonego vima zrestartowanego z tymi pluginami, które sobie zainstalowaliśmy, możemy wywołać komendę plugin install. I tutaj widać, że otworzyło nam się drugie okno. I pokazało nam się, że tutaj został przetworzony i zapisany i jest done na dole napisane. Teraz, co jeżeli chcemy wrócić do tego okna poprzedniego, jednocześnie zachowując to, co mamy, nie zamykając go. No bo wiadomo, fajnie jest pracować na kilku płaszczyznach. Można to zrobić klikając Ctrl-W, a potem Ctrl-L w trybie komend oczywiście. Ctrl-W oznacza, że będziemy teraz, że wchodzimy do trybu zarządzania oknami, a Ctrl-L, H, J i K to są skróty klawiszowe do poruszania się pomiędzy naszymi panelami. Dobra, na razie zamknijmy ten lewy panel, czyli Ctrl-W, H, Ctrl-W, Ctrl-H i dwukropek Q. No i zamykamy dziada, nie potrzebujemy go. Nie wiem jak wam, ale mi tak średnio się widzi przenosić cały czas Ctrl-W, Ctrl-J, Ctrl-W, Ctrl-K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można to sobie uprościć, nadpisując skróty klawiszowe. Zaraz wklejam właśnie taki kawałek kodu, który zamieni, że zamiast Ctrl-W, Ctrl-J możemy po prostu pisać Ctrl-J. Proszę bardzo, wkleimy to sobie tutaj, zamkniemy. Palimy sobie Vima. I jak się instalował tą wtyczkę? Musisz sklonować tą komendę, którą wysłałem na górze, git clone. Git clone tilde slash kropka vim bundle bundle vim. Wtedy zaciągasz to. Jak nie nadążacie, to ja wam to skopiuję. A, komenda vima. Plugin install. Z dużych. Spoko, spoko. Dobra. No i teraz mamy naszą konfigurację, która została znowu załadowana. No i co? No i fajnie było to przetestować. Otóż, jak pewnie się domyślacie, da się otworzyć kolejny plik. I to jest dosyć proste. Akurat do tego służy komenda dwukropek sp i nazwa pliku. I mamy teraz nasze dwa okna w jednym, pomiędzy którymi możemy się poruszać Ctrl J i Ctrl K zamiast Ctrl W, Ctrl J i tak dalej. Można też sobie otworzyć oczywiście więcej okien, nikt nikomu nie broni, i otworzyć go po prawej, po lewej, z góry i po prostu sobie nawigować tak jak chcemy. Z czego tak? To jest średnio wygodne. No bo pisać komendy i pamiętać nazwy wszystkich plików to jest
trochę ból. Cześć. Okej. I do tego wykorzystamy dosyć prosty plugin, bez którego nie wyobrażam sobie w ogóle pracy w Vimie. Jest to plugin NerdTreeTabs. Musicie dodać tą linijkę tutaj za Vandal Vim. I teraz, jeżeli sobie zresetujemy to i odpalimy znowu Vima i odpalimy sobie plugin install, widzicie, że w tym miejscu już ten nasz Vandal automatycznie zainstalował paczkę NerdTreeTabs. Co ona robi? Otóż na początek trzeba będzie ją jeszcze włączyć. Chociaż ona się chyba włączy automatycznie. A, wróć. Nie NerdTreeTabs, tylko po prostu NerdTree. I to od innego gościa. To zaraz. Ja mam starą konfigurację i trochę mam tam nakaszlone. Mam angielską klawiaturę. Katalogów. Dobra. No i dobra, i mamy nasze drzewo katalogów. Czyli teraz jak to sobie odpalimy z powrotem Vima i napiszemy plugin install. Zainstaluje nam NerdTree. I wychodzimy, odpalamy Vima znowu. No i nie ma. Jak to nie ma? No nie ma. Bo potrzebna jest komenda do tego, której dokładnie teraz już nie pamiętam, tylko sobie ją dociągniemy w takim razie. Jak ona dokładnie szła? NerdTree. No proszę. Piszemy sobie dwukropek NerdTree. To jest dokładnie tak. I otworzy nam się takie okienko. I oczywiście znowu możemy sobie przeskakiwać pomiędzy tym okienkiem a okienkiem po prawej. Z czego przy tym okienku jest taka różnica, że tutaj możemy sobie otwierać inne pliki. Możemy sobie przeglądać foldery, które są. Możemy nawigować po drzewie. Możemy sobie dokładnie patrzeć, co tam jest, wejść do każdego pliku z poziomu Vima. Ale to nie wszystko. Uwaga, bo jest więcej. Jeżeli wpiszemy znak zapytania, będąc w tym oknie, tak jak jest na górze napisane w press question mark for help, dostaniemy całą listę rzeczy, które jeszcze możemy robić w tym naszym NerdTree. Czyli tutaj wszystko nam się ładniej podświetla, co więcej, tak, możemy sobie podejrzeć, możemy otworzyć w tym okienku, możemy otworzyć w nowej karcie, możemy otworzyć w podziale i tak dalej. Dobra, no to wrócimy tak. No i wejdziemy sobie tutaj. Jeszcze fajnie było jak wiedzieć, w którym. Jeszcze była komenda, która. O, proszę bardzo, hidden files. Ok, i teraz mamy nasze wszystkie pliki. Jak klikniemy sobie Shift I, czyli duże I. Możemy sobie podglądać wszystkie pliki, które tu mamy. Możemy sobie dzielić. Może sobie je dzielić na kilka sposobów. I dzieli w górę, S dzieli w dół. Nie, wróć. A tak, i dzieli w górę, S dzieli. No, wiecie o co chodzi. Dobra, zamykamy to okno. No i to będzie coś, z czego będziemy raczej dużo korzystać. Także. Możemy sobie zmapować guzik, z którego będziemy korzystać do obsługi tego drzewa katalogów. No bo zapisać cały czas dwukropek NerdTree jeszcze z taką dziwną kapitalizacją to jest dosyć ból. Więc piszemy sobie map, czyli mapujemy coś
i mapujemy sobie na przykład Ctrl N. No, Ctrl N miałem wcześniej, także ja jestem po prostu do tego przygotowany. Zrobimy coś takiego. To oznacza, że będziemy sobie po prostu przełączać się pomiędzy okienkiem istniejącym i nieistniejącym. Czyli Ctrl N i proszę bardzo, Ctrl N zaczęło działać. No i super. Tylko jest trochę brzydkie wciąż. No, nie wygląda to jak coś nowoczesnego i bardzo przyjaznego dla oka. Czyli chcemy, żeby wyglądał ładniej. W jaki sposób możemy to zrobić? No, w miarę prosto. Zacznijmy od tego, że włączymy sobie UTF-8. To było z małych czy z dużych? Tak, UTF-8, czyli nowe, żeby obsługiwało nam emotikonki. Zapisujemy sobie, wchodzimy z powrotem, działa nam wszystko. No i możemy sobie, powiedzmy, że no. O, ta będzie lepsza, czekajcie. I jest wszystko cacy. Dobra, no i mamy nasz encoding UTF-8. No i fajnie, tylko że to tam dalej nie widzimy za bardzo, żeby cokolwiek się dalej zmieniało. Żeby to zrobić, musimy dodać sobie jakieś coś, żeby jakąś skórkę na to. No bo jest brzydkie, więc chcemy, żeby było ładniejsze. No to powiedzmy, że zaczniemy od kolorków. Motywy. No, każda porządna apka musi mieć motywy. Vim jest porządną apką, więc Vim też ma motywy. Możecie sobie dobrać takie, jakie chcecie. Ja bardzo lubię Zenburn. To jest bardzo porządny motyw. Z czego przy jego instalacji już jest trochę problemów. Także palimy sobie plugin install. Enter. OK. I zainstalował? Tak, zainstalował. Proszę, jest plusik przy plugin Zenburn i super. Nic się nie zmieniło. Czemu nic się nie zmieniło? No bo jednak Wandel nie jest taki super, na jakiego się wydaje. Musimy sobie wejść teraz do folderu Vim. I wejść do Zenburna. Teraz co tam jest w Readme? Fakt, że Zenburn okej, czyli musimy sobie dodać export term. Musimy dać więcej kolorków, 256 kolorów. Okej, to odpalimy sobie Vima. Na razie testowo. I włączymy sobie te fuck. Nie możemy tego zrobić tutaj jednak. Vim tylda slash kropka vimrc. No i znowu włączamy sobie więcej kolorków. Export term. Wróć, to jest do terminala. Nie chcemy zapisywać. Tak, to. Dodaj to do swojego vimrc. Czytanie z zrozumieniem. No i jest dalej, tak, ale wow. No i mamy lekką zmianę już. Już wygląda to troszeczkę lepiej. No i tak. No fajnie jest. Już jest ok. Co jeszcze warto dodać? Co jeszcze przydaje się podczas kodzenia? Linijki, oczywiście. Czyli dodajemy sobie, żeby włączyć sobie linijki, sobie
piszemy dwukropek set nu. No i nagle wszystko jest ponumerowane. Bonusowo, zaraz wam taki mały sekret, bo często wiadomo, że w sypie błędami to podaje linijkę, w której błąd się znajduje. Żeby w Vimie możemy przejść bezpośrednio do tej linijki, pisząc dwukropek. No i powiedzmy, że 19. I automatycznie kursor skacze nam do linijki 19. Czyli w przechodzeniu do linii to jest dwukropek i numer linii. Możemy sobie skakać do woli i tak jak chcemy. Aha, faktycznie, wyszukiwanie. Zapomniałem powiedzieć w ogóle o wyszukiwaniu, bo no wiadomo, wszyscy korzystają z wyszukiwania. Wyszukujemy backslashem. I teraz, żeby wyszukujemy, więc nam pokazuje linijkę, w którym to jest. I żeby następnie poruszać się po tym, musimy klikać N, żeby pójść do przodu, albo M, żeby się wrócić. Dobra. Jest ładnie kolorek. Co nam jeszcze fajnego przydaje? O! To. Dodajcie sobie to. Co to jest, zaraz wam powiem dokładnie. Aha, jeszcze tutaj. Warto dodać, że tutaj już na koniec kolor zenden. Dobra. Dwukropek i plugin install, bo daliśmy nowy plugin. Powerline. Processing. Done. Dobra. I restartujemy Vima. Dobra, widzę, że u mnie są jakieś problemy, będę musiał z tym dokładnie przysiąść, ale dzięki temu mamy troszeczkę ładniejszy ten pasek na dole. Jest minimalnie mniej upośledzony i troszeczkę więcej można wyczytać z niego. Na przykład w prawym dolnym widzimy procent kodu, na którym się znajdujemy. Po prawej widać linijkę i kolumnę, w której się znajdujemy. Czyli możemy sobie tutaj edytować, wchodzić, dokładnie widzimy, co to jest. Jaki mamy styl zakończenia linii, jaki jest encoding pliku, jaki dokładnie edytor tekstu, nie wiem, z jakiegoś powodu to... Aha, to nie jest edytor tekstu, to jest język, w którym piszemy. Vim ma swój własny język. Coś jeszcze chciałem pokazać. Dobra, na razie są jakieś pytania z waszej strony? Dobra, żadnych nie słyszę. W sumie to ode mnie to już nie będzie za dużo. O, Mikołaj coś pisze. Dobra, zaczekamy. Tak. Wszystko trafi tutaj na tego. No to tak jako taki mały bonusik na koniec. Zaraz. I okej. Chyba to jest to. Dobra, taki mały bonus, już bardzo, bardzo mocno bonus. Wyślę wam zaraz taką fajną poczuszkę. Fajną stronkę, na której możecie. Oczywiście, tak. Można oczywiście zainstalować sobie. Tutaj jest stronka, na której możecie sobie znaleźć bardzo dużo, bardzo dobrych
aplikacji, pluginów do Vima. Jak na przykład właśnie Syntastic, który sprawdza syntaks do Vima. Jest też na przykład, jak to się dokładnie nazywało? Syntastic na pewno jest bardzo fajny, bo sprawdza, obsługuje Pythona. Możemy sobie zainstalować Flake 8, który, no ja mówię tutaj w przypadku Pythona, bo to jest największy, w tym tutaj najwięcej programuję. Flake 8 sprawdza składnię Pythonową. W sensie pilnuje, żeby wszystko było zgodnie z PEP-em 8. Jeszcze, żeby to wszystko działało, musicie sobie dodać linijkę syntaxon. Coś to jeszcze takiego. File browsing, dobra, było. Super search, no nie, na razie nie. Można odpalać terminala w Vimie. Można. Teraz nie potrafię tego znaleźć, ale. O. Znalazłem. Zaraz pokażę. Zaraz pokażę. Dobra, teraz szybko. Dobra. Instaluję sobie Flake8. Q. Vim. Dobra. I. Backslash nie wróć. Dobra. No dzień dobry. Fuck. Traditional. Press the key to quit the game. Widzę, że jest trochę buggy. Ale możemy nagrać w grę w Vimie. What will be your name? Rusty. Traditional. O. Okej, okay, jest. Działa. Jest Tetris w Vimie. Proszę bardzo. Nie tylko bawi, ale też. Nie tylko uczy, ale też bawi. Polecam. Na połowie serwerów mam to zainstalowane. Dobra. Są jeszcze jakieś pytania? Od strony. Z waszej strony? Coś jeszcze jest niewyjaśnione? Coś pominąłem? Coś źle wyjaśniłem? Czegoś jeszcze chcecie się dowiedzieć? Dobra. Jeżeli nie, to z mojej strony to na tyle. I dziękuję wam za uwagę. Zaraz wyślę też ten plik, który stworzyliśmy. I udostępnię potem jeszcze nagranie z tego jakże owocnego spotkania. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Potem udostępnię jeszcze jakieś materiały, które pozwolą wam w razie czego. O, dobra, to jest przegrane. Z których będziecie mogli korzystać, bo skrótów klawiszowych w Vimie jest tak dużo, że nie da się tego w ogóle ogarnąć, spamiętać na raz. I dobrą stroną jest ta strona. Vim Cheat Sheet. Są tam skróty klawiszowe, jakieś tam, jak się z czegoś korzysta, jak wyszukiwać, jak obsługiwać edytowanie, wklejanie, kopiowanie. Bardzo fajna sprawa. Dobra. To jeżeli nie ma więcej pytań, to dzięki wielkie i powodzenia.